przed nami słowem, jakie wysłałem do nas. Najpierw pokażę wam, jak działa potwierdzenie a propos proroka też. I z tym słowo, prawie Boże, wzrastamy, rośniemy, to normalne, pałkujemy ten temat. Nie będę tego mówił. Jeśli to jest prawdziwe, to mi to potwierdzisz. Tatko tak robię. Na koniec zagadka powiedziała: masz słowo. Chciałeś je powiedzieć. Więc mówię wam. W trakcie uwielbienia jestem takie silne przekonanie, że takie słowa: waszym wrogiem są wasze kompleksy. Napoczęliście temat, ale nie załatwiliście go. To jest wasz wróg. Kompleksy. I te fizyczne, i te psychiczne, one powodują, że człowiek po pierwsze nie jest w stanie prawidłowo się odczytać. Będzie się odczytywał przez pryzmat tych kompleksów. I nie mówię o tym, czy ci wyrosła fałdka jak mi, tylko czy twoja wartość jest przez to mniejsza. Czy cały czas patrzysz na kogoś innego i się porównujesz. Pierwsza rzecz, człowiek się nie odczyta prawidłowo. Druga rzecz, bardzo wyraźnie to zobaczyłem. Jeśli my nie trzaśniemy w tym momencie tego tematu do spodu, a będziemy szli w służbę, to jądro wewnętrzne nasze będzie związane z tymi kompleksami. Wszystko, co nabudujemy wokół tego, zewnętrzne, ono będzie krzywe, bo ono będzie chowało to, co jest wewnątrz. Chowało to. Ja bym chciał, żebyście to słowo potraktowali naprawdę poważnie, bo jestem przekonany, że ono jest na tu i teraz do nas. Jeśli jest ktoś z was, kto chce wytoczyć teraz tę bitwę, chcesz złamać to raz na zawsze. Nie chcesz tego spychać. Wyjdź na środek. Pomodlę się o ciebie. Takie słowo, słuchajcie, bo każdy z nas wie, czy jest taki element. Może mi już nie wypada. Przecież ja służę. Przecież jestem liderem. Tylko to wykrzywia. My dopiero zaczynamy pewien ruch w tym kraju. Zaczynamy pewien bieg. Jeśli teraz tego nie szaśniemy, naprawdę, jądro będzie kruche, będzie fałszywe. Napakujemy się na zewnątrz, ale to nie zrobi roboty.